subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Paweł, jak zwykle, przyjechał 600 km w jedną stronę i pojedzie po meczu drugie 600, żeby dojechać do domu. Ale Paweł, zapytamy Cię dzisiaj, jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z Wisłą Kraków? Twente Schede, tak? Czyli wtedy, kiedy czekaliśmy wszyscy na stadionie, jaki będzie wynik? Wszyscy wybuchliśmy wtedy, ja się poryczałem. To był jeden z najradośniejszych momentów po tym, jak odpadliśmy z eliminacjach Ligi Mistrzów, nie? To ten mecz. Nie Real Saragossa odrobienie, tylko ten akurat. Takie najlepsze spotkanie, na którym byłeś pod względem emocji, oprócz tego Twente? Real Saragossa. Okay. Powiedz nam jeszcze, czy masz jakieś takie negatywne wspomnienie z Wisłą, które mimo upływu lat gdzieś tam w sercu niestety jest? Ostatni spadek. Miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie ostatni spadek. Pytanie jeszcze, które musimy zadać, jaki będzie dzisiaj wynik? Oby zwycięstwo, 2-0 minimum musi być. Dlaczego tak na nas, na kibiców Wisły Kraków najeżdżają kibice innych klubów? Wytłumacz mi to, bo może Ty masz większą wiedzę niż my. Nie mam wiedzy, sam jestem w szoku. Są baranami po prostu. Barany, nie wiem, Wisła się klika i najlepiej zaatakować kibiców Wisły, mi się wydaje. Co by się nie zdarzyło, to jest kibol Wisły, kibol Wisły. Ktoś gdzieś tam kichnie, to przez kibola Wisły. Ale dzisiaj Wisła odpowiada w najlepszy możliwy sposób, czyli organizuje faktycznie taką akcję Stadiony bez barier. Przyjeżdżają kibice Chrobrego Głogów i no po prostu będą ugoszczeni normalnie, jak każdy normalny kibic, a nie tak jak zrobiła to Miedź Letnica, kiedy odmówiła naszym niepełnosprawnym kibicom wstępu na stadion. Jak Ty to odbierasz? Bo my to jesteśmy my. Potrafimy, jak ktoś nam daje w policzek, to my nadstawiamy drugi i robimy swoje. A nie powinniśmy czasami zrobić odwetu? Nie. Nie na kibicach niepełnosprawnych. Jasne. Oni nie są winni, to są ludzie i tak pokrzywdzeni przez los i to by było bez sensu zachowywać się tak, jak przykładowo Miedź Legnica. Najlepsze wspomnienie z Wisłą Kraków? Mistrzostwo Polski. Które? O, chyba wszystkie. W nowożytnym wieku. A tutaj kolega? Dobra zabawa. To są wspomnienia comeczowe. Dobrze. A takie najgorsze wspomnienie, które no jest gdzieś tam w sercu mimo wszystko, no musi być. Jezus, no wiadomo, no nie będę... Spadek? No dokładnie, no przede wszystkim spadek po pierwsze, no po drugie afery, przede wszystkim jeszcze za czasów tych szarkców, nieudaczników, próby przejęcia klubu. No i tyle, no później teraz odbudowa, no to też nie jest łatwa. No. Mieliśmy mieć taki pozytywny odcinek, ale muszę Was zapytać też o to, co myślicie na temat tych właśnie afer, które teraz wybuchają na każdym kroku, że zawsze jest winny kibic z Wisły. Nawet jak ich tam nie ma, to jest winny kibic z Wisły. Niech się zajmą futbolem, a nie kibolami, przepraszam, a nie kibicami. No. Całe towarzystwo, tak, ta zasrana Legia i reszta, niech się zajmie sobą, a nie patrzą na innych, bo oni też nie są lepsi. Wszyscy hipokryci uwiesili się na nas, także tutaj jestem przekonany za tym, że niech się każdy zajmuje swoim podwórkiem, swoją piaskownicą, ale niech się odczepią od nas, prawdziwych kibiców. Kolega ma podobne zdanie? Smutne jest to, że nasi kibice nie są wpuszczani na stadiony, nie są wpuszczane osoby niepełnosprawne, jak zresztą było ostatnio. To jest bardzo słabe, to trzeba z tym walczyć. No i tu trzymamy kciuki za prezesa, niech walczy, niech coś zmieni. No bo nie możemy być wykluczani z takich wydarzeń. No. Pytanie, czy da się coś zmienić, czy można walczyć to naprawdę, bo każdy stadion można w jakimś tam fragmencie zgłosić, że jest w remoncie, jakaś usterka. Czy da się walczyć z wiatrakami? Wie pan, papier przyjmie wszystko, ale człowiek już nie zawsze. Także trzeba być pozytywnie nastawionym. Najważniejsza sprawa, żeby zjednoczyć jeszcze bardziej się jako kibice Wisły Kraków, żeby przychodzić na mecze, żeby było nas jak najwięcej. I ja myślę, że to wszystko pokonamy, pokazując, jaką jesteśmy silną społecznością. Mogę jeszcze coś powiedzieć z siebie? Nie będę mówił imienia, ale chciałbym pozdrowić mojego brata po szalu, najlepszego przyjaciela, który przeżywa teraz ciężkie chwile, ale wierzę, bracie, że wyjdzie z tego silniejszy i czekam na Ciebie, czekamy my wszyscy. Jestem z Tobą i trzymaj się, chłopie. Oczywiście dołączymy się do życzeń. Wracaj do nas szybko i wracaj do zdrowia. Najlepsze wspomnienie związane z Wisłą Kraków? Najlepsze wspomnienie? Tak jest. Wygrane derby. Wygrane derby 1-0, kiedy było
po raz pierwszy puszczone ten Time to Say Goodbye, to chyba najlepsze. Dobrze, a takie najgorsze oprócz spadku? Było za łatwo. Wisła APL 3-1, no i niestety no było ciężko, bo potem zabandażowany chodziłem, bo wypierdolnąłem szybę. Dzień dobry, mamy pytanie. Najlepsze wspomnienie z Wisłą Kraków. Najpierw młodzież może damy, tutaj się wypowiedzieć synowi, tak? Tak, no, za dużo to nie pamiętam, no. Dobra, to powiedz to coś złego, takie niemiłego. No spadek. A tutaj tata musi teraz ratować sytuację, powiedzieć to, co jest dobre. Wygraliśmy z Barceloną 1-0. Czyli Barcelona, a czy pokonanie Barcelony wyżej niż Mistrzostwo Polski? Nie, no to mistrzostwa to swoją drogą, no nie? Tyle mistrzostw zdobyć, no to nie każdy klub by się miał tyle, no nie? Proszę mi powiedzieć, jak pan odbiera to, że kibice Wisły nie są wpuszczani na stadiony, no na sektory gości i na inne stadiony? No cóż, nie chcą nas, no to co ja poradzę, no ale wiedzą dobrze o tym, że Wisły zawsze było dużo. I boją się nas. Boją, właśnie o to chodzi, że wiedzą, że będzie ich, nas więcej niż ich, no nie? To jest bardzo możliwe. Proszę mi powiedzieć jeszcze, jaki wynik dzisiaj obstawiacie? 4-0 dla Wisły. 4-0, a syn? 3-1. Kto strzelcami bramek? Rodado. Dzisiaj nas będzie ponad 14 tysięcy, a żeby dzień meczowy wychodził na zero, trzeba 15 tysięcy. Czy panowie uważają, że ta kwota wynajmu za stadion jest zbyt duża? No to wiadomo, że zbyt duża, nie? Natomiast ja jestem ciekawy, czy w ogóle dostaliśmy jakąkolwiek rekompensatę za to, kiedy był remontowany ten stadion, tak? Było taniej trochę w wynajmie. No, no właśnie, no trochę taniej, no ale to i tak nie sądzę, że była taka kwota jak trzeba, no. A szczerze mówiąc, no wiadomo, że pewnie jest za drogo, nie? No patrząc na kluby inne z całej Polski i dofinansowania jeszcze od miast, które dostają, to my cały czas jesteśmy, że tak powiem, po dupie kopani. Najlepsze wspomnienie związane z Wisłą Kraków w twoim przypadku to? Ostatni mecz z Arką. A myślałem, że tam, gdzie zremisowaliśmy z Miedzią. Nie, z Arką, bardzo mi się podobało. Ale widzę, że ty jesteś taki młody, ambitny, to powiedz nam, co sądzisz na temat tego, że kibiców Wisły nie wpuszczałem na obce stadiony? No to jest według mnie beznadziejne, głupie, nie? Głupie, robimy najlepszą frekwencję w pierwszej lidze, no i powinno tak zostać też na wyjazdach. Jak z tym walczyć? No nie walczę, nie mogę walczyć. No ale nie, Wisła z tym powinna walczyć. Jak walczyć, to... Czy do PZPN-u pisać, ale tam siedzą tacy ludzie, którzy... No nie warto, no chyba nie warto. Trzeba byłoby zarząd zmienić, może oni by coś ruszyli. PZPN-ie oczywiście. PZPN-ie, tak jest. A dzisiaj jak obstawiasz? No 2-0 do przodu. 2-0. Czyli zagramy w końcu na zero. Na zero, no mam nadzieję w końcu. Najlepszy piłkarz w tym sezonie Wisły Kraków? Rodado, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jestem ambitny. No. Tak, tutaj jak macie na imię? Michał. Igor. I tutaj... Karol, dobrze. No bardziej powiedzcie mi, jakie jest wasze najlepsze wspomnienie z Wisłą Kraków i ile pamiętacie? No to tak, u mnie to było chyba 5-2 z Lechią Gdańsk. Jeszcze chyba to był 2018. Czyli wtedy jak rządził jeszcze Rafał Bogusz na tym stadionie. No dokładnie. I to wtedy było takie najlepsze, bo to był najlepszy mecz, jaki był. Kolega, ja odpowie? No, mój to chyba pożegnanie Błaszczykowskiego i z Alką Gdynią. Czyli nie tak dawno? No nie tak dawno. Czyli nie żyjesz przeszłością jak kolega, a raczej teraźniejszością? No tak. A jak oceniasz dzisiaj Wisłę Kraków, czy my jesteśmy w stanie awansować, czy raczej pozostaniemy w pierwszej lidze na kolejny sezon? Jak się postaramy, to awansujemy. To co musimy zrobić, co musimy zmienić, żeby awansować? Ciut lepsza taktyka i chyba tyle. Musimy zapytać panów szanownych o najlepsze wspomnienie z Wisłą Kraków. Najlepsze wspomnienie Wisłą Kraków? Tak jest. Jak wygraliśmy z Barceloną. O Jezus, kiedy to było, panie? A takie bardziej, które pamiętają wszyscy, syn, który pamięta? Syn już niestety żyje w czasach, w których spadliśmy i wszystko przed nami. Ale wie pan, że to można mu powiedzieć, że nie jest kibicem sukcesu. No nie jest kibicem sukcesu, tak. Jest od zawsze wychowywany... W najlepszych barwach. W najlepszych barwach, tą lepszą stronę błoń. No i mam nadzieję, że będzie tak zawsze. To musimy teraz syna zapytać. Syn, ale ma na imię? Wiktor. Dobrze, powiedz nam, pamiętasz, kiedy byłeś pierwszy raz na meczu Wisły? Tata może pamięta. O, czyli to było... Jeszcze nie pamiętał nie tego. Pamięta tego. A pan pamięta? O, no to było na pewno 8 lat temu, tak? Czyli dawno. Dawno, nawet no, nie pamiętam na jakim meczu, ale już był taki malutki, już chodził. Jaki wy dzisiaj typujecie? No mam nadzieję, że przynajmniej 3-0 wygrają. A Senia twierdzi? To, co mówię, też. Powiedz. 5-0. 5-0. No to w końcu, czyli na zero z tyłu. Ja muszę was jeszcze zapytać o taką jedną sytuację. W sumie to pan jest starszy, chociaż tego nie widać. A tak zupełnie szczerze, jak pan odbiera to, że kibice Wisły nie są wpuszczani na stadiony, jak jedziemy w gości, czy tak powiem?
hipokryzja z całej Polski. Tyle. Czyli u nas nie ma winy, my jesteśmy wszystko ok. Oczywiście, że tak. Tak, to jest porażka, mamy jeździć i mam nadzieję, że będziemy jeździć. No, na motor nie jedziemy. No wiem, porażka. A oni są jeszcze gorsi. Aby pan miał obstawiać, czy pojedziemy do końca rundy, chociaż na ten wyjazd, to pojedziemy, czy nie? Nie. Bardzo ważne pytanie. Tak. Najlepsze wspomnienie z Wisłą Kraków. Ojej. Można się cofnąć... Mecz z Barceloną. Jezus, każdy to mówi. Niech pan powie coś oryginalnego. Coś oryginalnego, no nie bardzo pamiętam, szczerze mówiąc, z takich emocji. A to w takim stanie pan był, czy... Z Górnikiem Zabrze, pamiętam, bardzo dobry mecz parę lat temu, gdzie w 90. chyba drugiej minucie... Czuka. Tak jest, strzelił bramkę na 1-0 i wygraliśmy ten mecz. Także no, to był bardzo fajny mecz, bo dużo akcji się działo. Co prawda tylko 1-0 wygraliśmy, ale... Ale trzy punkty były. Trzy punkty były. Proszę mi powiedzieć, kiedy pan pierwszy raz był na stadionie Wisły? Ojej, to na Barcelonie. W 95 albo 4 roku. A syn, kiedy pierwszy raz był na stadionie, pamięta? No, niedawno. Miesiąc temu. Czyli można powiedzieć, że kibicem sukcesu to on nie jest. Bo to, co najlepsze, to już za Wisłą teraz zbudujemy. Może nie jest, ale jest wiernym kibicem. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Ja ci bym dzisiaj obstawiasz. 2-1 dla Wisły. Czy nawet młodzież nie wierzy, proszę państwa, w to, że Wisła Kraków nie straci bramki? No, to już muszę zapytać tatę, w jaki sposób tracimy bramkę? No, jak zwykle, ze stałych fragmentów, myślę. Ale jest Uryga, to nie ma szans, żebyśmy stracili. No, nie wierzę w to. No, dobra. Jeśli w ogóle stracimy, chociaż ja obstawiam 3-0. 3-0, jeden. Tak, dla Wisły. No, bo w końcu gramy z najsłabszą drużyną. No, co prawda ostatnio wygrali, ale... Ale wie pana, to jest, że raz do roku to i tak dalej, no nie? Kura. A to, no już mieli 2 tygodnie temu, wystarczy, nie? Czyli teraz trójkę przyjmują i jadą do domu. Tak myślę. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dzień dobry, mamy jedno pytanie. Najlepsze wspomnienie związane z Wisłą Kraków. Wspomnienie? Tak jest. Może by to być mecz, wydarzenie. Pożegnanie Wojciechowskiego. Czyli nie tak dawno. Nie tak dawno. Super było. A jakieś takie dalsze wspomnienia typu Barcelona, czy raczej pan tutaj patrzy na to, co było bliżej? Pamiętam mecze z Malmö FF, co wygrywaliśmy. Odpadliśmy, ale wygraliśmy w Malmö. To były lata temu, ponad 30 lat temu, więc... Dawne czasy. Jaki wynik dzisiaj? Wygramy. A ile? 3-1. Hello guys, we are preparing a video before with fans. Aha. Where are you from? Scotland, Fife. And you are a fan club of Honest fag to support Rangers. Support Rangers. Okay. Rangers. Rangers fans. Okay, and you are in Krakow before because. We're on a stag do. Stag do getting drunk. And we had a chance to come and see a game. So. And did you hear about Wisła Kraków before? Yeah. Okay. Heard about him beforehand. And who is a famous person in Wisła? Jakub Błaszczykowski. That's only one. Of course. What today? What will be today result? 3-1. 3-1. Nah, okay. 4-0. 4-0 Wisła. But do you know we play with? Yeah, bottom of the league. 4-0. Okay. Yeah, 4-0. Okay. Easy. It's for me. I'm happy. Yeah. Okay. Thank you. Have a good. Thank you. Bye. A proszę mi powiedzieć takie najgorsze wspomnienie. Ostatnie przegrane. To nie tak dawno. Mąż, tak? Mąż jak ma na imię, proszę się przyznać. Pan, miło mi. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, ratować tutaj honor, jak to mówią, i powiedzieć najlepsze wspomnienie związane z Wisłą Kraków. Najlepsze wspomnienie z Wisłą Kraków? No chyba mistrzostwo z 2011 roku. No, dość fajna runda wiosenna, dość fajnie to poszło. No, bardzo miło to wspominam. A później to już tylko gorzej. No, później już niestety równia pochyła w dół. Jeszcze ten nieszczęsny APL, nieszczęsna 87 minuta, no przekleństwo dla Wisły, bo to tak samo w Atenach, podobną bramkę straciliśmy w tym samym czasie. Czyli wszystkie te najgorsze plagi to spadają na Wisłę. No, kiedyś musimy się odbić od tego dna. To dzisiaj się pewnie odbijemy, proszę powiedzieć, jaki wynik pan typuje? Myślę 2-0. Spokojnie dla mnie. Czyli zagramy na zero z tyłu w końcu. Na zero z tyłu. Raton nie odpuści. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Kiedy będzie mistrzostwo następne Wisły? Niech pan obstawi. Najszybciej. No to w tym sezonie to nie, czyli za rok. Czyli za rok, oczywiście. A dzisiaj jaki wynik? 3-0. Dzień dobry, mamy pytanie, proszę się nie bać, nie gryziemy. Najlepsze wspomnienie związane z Wisłą Kraków. Kurde, najlepsze wspomnienie? Może być najgorsze, no. Chyba pierwszy mecz taki, na którym byłem, to chyba było
na Skawie Wadowice. To tak poznałem wszystkich piłkarzy od kuchni. Kiedy to było? O, to lata temu już. To, nie wiem, chyba 14 lat miałem wtedy. Z 15 lat temu i od tego się zaczęła przygoda z Wisłą. I tak trwa do dzisiaj. To musimy zapytać kolegę jeszcze. Proszę nie uciekać, już pana złapaliśmy. Najlepsze wspomnienie związane z Wisłą Kraków? Najlepsze? No to chyba puchary. Wygrany mecz tutaj 4-1 z Realem Saragossa. A takie najgorsze? To pewnie co, spadek? Najgorsze to przegrana z Puszczą Niepołomice ostatnio i z Zagłębiem. To są takie najbardziej chyba... Jest pan pierwszą osobą, która w ogóle powiedziała coś negatywnego o takich wspomnienia z pierwszej ligi. Wszyscy mówili, że spadek albo właśnie przegrana z Apoelem. Teraz to było takie, no bo to tak najświeższe, nie? Czyli to co najgorsze, to się pamięta najbardziej? Najbardziej, nie? Jaki wynik dzisiaj? Ojejku, mam nadzieję, że za 4-0 chociaż. A pan, jak obstawia? Ja 3-0 obstawiam. Czyli nie stracimy bramki w końcu? Nie. Subskrybuj kanał Biała Gazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.